Nad miastem pojawiło się coś dziwnego. Nie wiadomo, jak znalazło się w powietrzu i jak się tam utrzymuje. Porozmawiajmy ze świadkiem. Emanowało z niego ostre światło. Dostałem drgawek. W szpitalu nic nie mogli na to poradzić. Walczy o życie. Wszystko wskazuje na to, że to skutek napromieniowania. UFO pojawiło się na torze lotu myśliwca. Leciało pionowo przed samolotem. Kiedy kamery uchwyciły UFO w trójkącie bermudzkim, rząd musiał w końcu ujawnić, co wie. UFO to zjawisko niewytłumaczalne, ale prawdziwe. Wiele widziano nad poligonami. Musimy zadbać o bezpieczeństwo lotów. A co, jeśli mają wrogie zamiary? Niesamowita technologia, mrożące krew w żyłach spotkania, tuszowanie spraw. Udowodnić niewyjaśnione. Wiele opisanych tu wydarzeń nie zostało sfilmowanych. Zrekonstruowano je przy użyciu innych nagrań z tamtego okresu. Maj 2022 roku, Floryda. Pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego dla milionowej publiczności na plażach Miami. Entuzjasta samolotów David Sugarman filmował myśliwiec, a przy okazji uchwycił niespodziewanego gościa. Było pięknie. Przejrzyste powietrze, gładka tafla wody. Filmowałem, bo od dziecka interesuję się lotnictwem wojskowym. Dostrzegłem ten obiekt w domu, kiedy przeglądałem nagrania. Coś niewytłumaczalnego, wyłaniającego się z wody. Byłem w szoku. Ewidentnie coś się działo. Dziwne uczucie. Prędkość myśliwców na pokazie dochodzi do 2500 km na godzinę. UFO leciało zdecydowanie szybciej. To było niesamowite. Co więcej, osiągnęło taką prędkość tuż po wyłonieniu się z wody. To niewyobrażalne, że leciał tak szybko po wynurzeniu i to prawie pionowo. To nie dron, ani pocisk, ani część pokazu. Jest metaliczny i się obraca, więc to nie ptak. Ale wskazówką może być miejsce, gdzie się pojawił. Zachodni kraniec Trójkąta Bermudzkiego. Obszaru, gdzie często giną statki i samoloty. Tajemniczy trójkąt to liczący 805 tysięcy kilometrów kwadratowych obszar między Florydą, Puerto Rico i Bermudami. Trójkąt bermudzki to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Znikające samoloty, statki, wariujące kompasy, dziwne zjawiska. Wielu ludzi straciło tam życie. Z kronik pierwszych żeglarzy wynika, że takie wydarzenia miały tam miejsce już w 1492 roku. Już wtedy w opisach pojawiały się UFO.
wpłynął tamtędy Krzysztof Kolumb, hiszpański podróżnik. Któregoś dnia strzałki kompasu zaczęły się obracać jak szalone, po tym jak z nieba spłynęło jasne światło. Kiedy zniknęło, kompasy znowu działały normalnie. Wariujące kompasy to typowe zjawisko w Trójkącie Bermudzkim, z czego wysnuto teorię o anomalii magnetycznej w tym rejonie. W zeszłym roku zaginął tam statek z 20 pasażerami. Niczego nie znaleziono. Nie odnotowano również wezwania o pomoc. Niczego. 9-metrowy statek wyparował. Znikały również o wiele większe jednostki. Dobrze udokumentowane zniknięcie miało miejsce w 1918 roku, kiedy zaginął liczący 168 metrów węglowiec USS Cyclops z 309 osobami na pokładzie. Stało się to w czasie I wojny światowej, więc podejrzenia padły na niemieckie okręty podwodne. Jednak Niemcy utrzymywały, że nie mają z tym zniknięciem nic wspólnego. Do teraz jest to najbardziej tajemniczy przypadek w historii amerykańskiej marynarki. Ale zaginięcia to tylko część tajemniczych wydarzeń. W 1971 roku Jim Kopf, członek załogi jednego z największych lotniskowców, był świadkiem wydarzenia, które sugerowało, że statki są sterowane przez obiekty w powietrzu. Lotniskowiec John F. Kennedy płynął przez Trójkąt Bermudzki. Nagle przestały działać wszystkie przyrządy. Ludzie krzyczeli, że nastąpił koniec świata. Knopf z kolegą wybiegli na pokład i ujrzeli coś niewiarygodnego. Nad statkiem unosił się świetlisty pomarańczowy dysk. Był ogromny i wisiał w powietrzu. Kiedy zniknął, przyrządy znów zaczęły pracować, a załoga dostała rozkaz, żeby nikomu nie mówić o tym zdarzeniu. Zostało to utajnione. 3 lata później Charles Berlitz wydał książkę o tajemnicach Trójkąta Bermudzkiego. Sprzedano 20 milionów egzemplarzy. Berlitz twierdził, że wszystko dzieje się według specyficznego schematu, choć oceanografowie winę zwalali na pogodę. Obszar słynie z gwałtownych burz. Większość huraganów i sztormów tropikalnych przetacza się nad Trójkątem Bermudzkim. Problem w tym, że podczas wielu tajemniczych zdarzeń nie odnotowano złej pogody. Ogromny, świetlisty spodek trudno pomylić ze zjawiskiem pogodowym. Po 50 latach wciąż widuje się tu UFO. A z dokumentów, które przeciekają do internetu, wynika, że takie obiekty wyłapują również nowoczesne czujniki wojskowe. Wojsko śledzi pociski, przechwytując sygnały między satelitami a Ziemią. Wykorzystują również własny system niezwykle czułych satelitów wczesnego ostrzegania na podczerwień, które znajdują się 35 tysięcy kilometrów od Ziemi. Dzięki temu mogą śledzić każdego wystrzelonego satelitę, a także wykryć inne obiekty latające. Część można łatwo zidentyfikować. Pozostałe nazywane są szybkimi wędrowcami.
To termin wojskowy określający dziwnie poruszające się obiekty wychwycone przez czujniki. W Trójkącie Bermudzkim jest ich wiele. Jeden z nich pojawia się regularnie i wydaje się mieć nieprzypadkowy kurs. Wylatuje z oceanu i zanurza się w nim między Miami a Bermudami. To przechodzenie między wodą a atmosferą świadczy o tym, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym. Możemy te obiekty namierzać. Przy zanurzaniu się i wynurzaniu z oceanu zostawiają unikalny ślad elektromagnetyczny. Amerykańskie samoloty wojskowe podczas misji zwiadowczych wykryły UFO w tej części oceanu. Udało im się je nawet sfilmować. To wiarygodne źródła, bo sprzęt nagrywający jest precyzyjny i wysokiej jakości. Obiekt sfilmowany na plaży w Miami wygląda i porusza się jak szybcy wędrowcy, wynurzając się z oceanu tuż przy linii brzegowej. Może odpowiedzi powinniśmy szukać w wodach Trójkąta Bermudzkiego? Może to jakaś anomalia przyrodnicza? Zaginęło tam wiele statków i samolotów. Wojsko powinno ujawnić dane, żebyśmy się dowiedzieli, co się dzieje. Rząd boi się ujawniać te informacje. Nie wiadomo, jak ludzie zareagują na wieść, że istnieją inne cywilizacje. Ale powinniśmy się dowiedzieć. października 2021 roku, Chicago. Pewna kobieta filmuje z dachu budynku coś niewiarygodnego. Niesamowite. Jak to może tak stać w powietrzu? Niesamowity kształt. To nie jest normalne, jakby wisiało. Wygląda jak sfera ze zwisającymi mackami. Analiza materiału nie wykazała żadnego fałszerstwa czy efektów cyfrowych. Nagranie wygląda na autentyczne, jakby zrobiono je spontanicznie telefonem komórkowym. Obiekt nie przemieszcza się, nawet nie podskakuje jak balon. Trwa nieruchomo nad Chicago, które ze względu na silne prądy powietrza zwane jest wiecznym miastem. Często wieją tu silne, zimne wiatry, bo Chicago leży nad jeziorem Michigan. Którędy dociera powietrze z Arktyki. Nie może też wisieć nad czymś zakrytym chmurami, bo wtedy by się ruszało. Taki bezruch można osiągnąć jedynie dzięki dużej mocy i stabilizacji ciągu. Współcześni inżynierowie potrafią stworzyć pojazdy, które unoszą się jak śmigłowce, również pojazdy z silnikami odrzutowymi. Ale to skomplikowane i bardzo kosztowne. Na przykład F-35B, ważący 27 ton samolot, prowadzony do sił powietrznych USA w 2015 roku. Jednak hałas wytwarzany przy takim nieruchomym unoszeniu się dochodzi do 115 decybeli. Jak na koncercie rockowym. Ten obiekt jest bezszelestny i ma zaskakujący kształt. Spodziewamy się, że to, co lata, ma typowe elementy wytwarzające ciąg i napęd. Skrzydła, silniki odrzutowe, śmigła. Ten obiekt nie ma niczego takiego.
Nie wiadomo, jak wzniósł się w powietrze i jak się unosi. Typowe UFO z opowieści science fiction to latający spodek lub krążek, ale świadkowie jak ten z Chicago widzieli obiekty o dziwniejszych kształtach. W 1974 w Nowym Jorku ktoś zobaczył wirującą pokrywkę. Nad Los Angeles zauważono coś, co przypominało postać ludzką trzymającą kulę. W Chicago spotkania z UFO stały się częstsze od czasu dziwnego zjawiska nad lotniskiem, które widziały dziesiątki ludzi. On November 7th, 2006, 7 listopada 2006 roku nad lotniskiem Chicago O'Hare zauważono spodek. Relacje różnią się w szczegółach, ale wszyscy byli zgodni co do kształtu. Spodek unosił się kilka minut nad lotniskiem, a potem wystrzelił w górę z dużą prędkością. Tak dużą, że zrobił dziurę w chmurach. Widzieli to pracownicy portu lotniczego, obsługa naziemna, mechanicy, stewardesy. Codziennie widzą samoloty, ale nie mieli pojęcia, co to było. A obiekt znajdował się bardzo blisko. Można by sądzić, że takie zdarzenie będzie przedmiotem śledztwa, że zajmie się nim Federalna Administracja Lotnictwa, bo to poważna sprawa. Ale tak się nie stało. Nie sporządzono żadnego raportu, a kiedy lokalna gazeta Chicago Tribune powołała się na ustawę o wolności informacji, podano, że to było zjawisko pogodowe. Ale nikt w to nie uwierzył. I od tamtej pory Chicago kojarzono z UFO. Miasto liczy ponad 2,5 miliona mieszkańców, a większość z nich to obserwatorzy, amatorzy. Im więcej ludzi patrzy w niebo, tym więcej zobaczy coś, czego nie będzie mogło zrozumieć. I określi to jako UFO. Ale zjawiska nad Chicago mogą mieć ziemskie wytłumaczenia. Na północ od miasta znajdują się ważne rządowe obiekty wojskowe. Baza Great Lakes to największy poligon ćwiczeniowy marynarki wojennej USA. Przybywa tu 20 tysięcy żołnierzy wojsk lądowych i morskich, pracowników Departamentu Obrony, cywili. Armia USA wydaje rocznie $22 miliardy na technologię, badania i rozwój. Może obiekty widziane w Chicago to testowane nowe statki powietrzne? Fakt, że obiekt wojskowy jest tak blisko, nasuwa takie wytłumaczenie. Kiedy Elon Musk i SpaceX wystrzelili konstelację satelitów Starlink, ludzie myśleli, że to UFO. A w rzeczywistości były to poruszające się w rzędach satelity. Ale jest też pesymistyczna wersja. Scott Bray z wywiadu marynarki wojennej na konferencji prasowej w maju 2022 roku potwierdził, że niezidentyfikowane obiekty pojawiają się nad amerykańskimi poligonami wojskowymi. Od 2000 roku obserwujemy coraz większą liczbę nieuprawnionych i niezidentyfikowanych obiektów nad poligonami. Ich pojawianie się w obszarach treningowych stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów i operacji. Zatem może chodzić nie o Chicago, ale o sąsiadujące z nim poligony wojskowe. Pojawiają się regularnie w czasie ćwiczeń.
Ostatni raport z 2021 roku pokrywa się z wynikami śledztwa przeprowadzonego przez marynarkę wojenną dotyczącego podobnego zdarzenia. Program identyfikacji zagrożenia przestrzeni powietrznej Pentagonu ostrzega, że może chodzić o wrogie ingerencje. Są to działania, które w wojsku określa się jako wywiad, obserwacje i rozpoznanie oraz przygotowanie pola walki. Przypuśćmy, że rzeczywiście nie chodzi o przyjacielskie wizyty. Może dziwny obiekt wiszący nad Chicago zbierał dane o naszym potencjale wojskowym, logistyce, systemach obrony, by przygotować się na ewentualną inwazję. Może to coś zupełnie niewinnego. A może był to obiekt wojskowy? Nie wiadomo. Dziewiątego sierpnia 2019 roku Danydu w stanie Nowa Południowa Walia w Australii. 43-letni Damien Knott przyjeżdża do szpitala. Lekarze są przerażeni tym, co widzą. Ręka mi się zaczerwieniła i pokryła dziwnymi zielonymi pęcherzami. Stwierdzili, że mam hipofosfatemię, rzadką chorobę kości. Moje kości były słabe jak kości 90-letniej kobiety. Poza tym było coś nie tak z mózgiem. Obrazy rezonansu magnetycznego były tak dziwne, że lekarze nie potrafili ich zinterpretować. Byli jeszcze bardziej zaskoczeni, kiedy Damien opowiedział, jak doznał obrażeń. Damien i jego dziewczyna Mel zauważyli dziwny obiekt wiszący nad ich podwórkiem. Patrzyli na niego około 40 sekund, a potem Mel wystraszyła się i weszła do domu. Wydobywało się z niego silne światło. Poczułem rodzaj iluminacji i zrobiło mi się ciepło. A potem mrugnęło i zniknęło. Od tego momentu zaczęły się problemy ze zdrowiem. Czułem się bardzo źle przez 3 tygodnie, a całe lato miałem napady drgawek. Podczas jednego z nich upadłem i złamałem kręgosłup w 3 miejscach. Badało mnie wielu lekarzy, żaden nie wiedział, skąd się wzięły zmiany na ręce. To było jak oparzenie popromienne. Te objawy rzeczywiście świadczą o tym, że był wystawiony na działanie silnego promieniowania, co oznacza, że cząstki o wysokiej energii bardzo szybko przepływają przez ciało. Te cząstki można porównać do małych kul armatnich, które niszczą DNA i komórki. Według lekarzy Damien umiera z powodu odniesionych obrażeń. To tylko jedna z wielu podobnych historii z ostatnich lat. Wielu ludzi twierdzi, że ich dziwne obrażenia i choroby pojawiły się na skutek bliskich spotkań z UFO. W 1951 roku w Korei żołnierze wystrzelili pocisk w kierunku dziwnego światła, które ujrzeli nad polem walki. Obiekt również wystrzelił w ich kierunku i poraził ich podobnie, jak było w przypadku Damiena Knotta. Badania wykazały czerwonkę i wyjątkowo wysoki poziom leukocytów we krwi. W 2021 roku na mocy ustawy o wolności informacji śledztwo Pentagonu zostało odtajnione. Ujawniono zeznania ludzi, którzy mieli styczność z UFO. Było setki pacjentów z różnym stopniem obrażeń.
od ran i oparzeń przez uszkodzenia mózgu postwardnienie rozsiane. Niektórzy zmarli na choroby popromienne. U niektórych stwierdzono obrażenia wewnętrzne i zmiany w mózgu. Ciało ludzkie w większości składa się z wody i w pewnym stopniu jest przewodnikiem prądu. Dzięki temu pracuje układ nerwowy. Jesteśmy jak elektryczny, biologiczny obwód. Obrażenia wewnętrzne u niektórych pacjentów były tego rodzaju, jakby zostali porażeni bronią elektromagnetyczną. Jeśli Damien Knott i inni zostali celowo zranieni, może miał to być rodzaj ostrzeżenia. Damien jest przekonany, że odniósł obrażenia na skutek spotkania z UFO. Ale inne wydarzenie z 2016 roku wskazuje na ziemskiego wroga. Zespół dziwnych objawów pojawiał się u dyplomatów i agentów wywiadu pełniących służbę w Hawanie na Kubie. Utrata pamięci, słuchu i mdłości. Wszystkie pojawiają się na skutek uszkodzenia mózgu. Dało się to wytłumaczyć specyfiką ich pracy, więc sprawa przycichła. Dopóki dziwne symptomy nie zaczęły się pojawiać również poza Kubą. W 2018 roku doświadczyli ich Amerykanie pracujący w Chinach, a trochę później w Rosji, krajach uznawanych za największych wrogów Stanów Zjednoczonych. Od tamtej pory odnotowano ponad 100 przypadków syndromu hawańskiego. To absolutny priorytet dla prezydenta Bidena i rządu. Z powodu chorób ludzi odsyłano na wcześniejszą emeryturę. To realny i poważny problem. Niektórzy uznają to za akt agresji. To rodzaj broni sonicznej, kierowanie promieniowania na ambasady amerykańskie. Nie jest śmiertelne, ale powoduje poważne choroby. Ale nawet jeśli UFO widziane przez Damiena było w rzeczywistości dronem wysłanym przez jakiś komunistyczny kraj, był wyposażony w nieziemską broń. Damien widział pulsujące niebieskie światło wydobywające się z pojazdu, a tak nie działa broń radarowa. Nie wytwarza widzialnego światła. Niebieskie światło emitują silniki jonowe NASA, ale używa się ich tylko w przestrzeni kosmicznej. Może więc chodzi o silnik z kosmosu. Damien twierdzi, że nie ma ziemskiego wytłumaczenia na to, co widział. Być może ma rację. Nie wiadomo, co widział Damien. Ale uważa, że jego problemy z sercem są winą tego wydarzenia. Wielu ludzi twierdzi, że obcy są przyjaźni, że nie mają złych intencji. Jak można tak myśleć? Nigdy wcześniej nie widziałam takich oczu. Bardzo duże, ciemne, hipnotyzujące. Nie mogłam odwrócić wzroku. Jakby zaglądali w głąb mojej duszy, jakby mnie znali. W 2022 roku Salma Siddiq, prawniczka zajmująca się prawami człowieka, opowiedziała, co przydarzyło się jej w dzieciństwie. 16 września 1994 roku w szkole w mieście Rua w Zimbabwe, 15 kilometrów od stolicy Harare. W czasie zabawy na przerwie dzieci zobaczyły trzy świecące kule.
znikały w błysku światła, a potem pojawiały się gdzie indziej. Gdyby opowiedziało o tym jedno czy dwoje dzieci, nikt nie zwróciłby na to uwagi. Ale to samo widziało 60 uczniów. Spoglądaliśmy na siebie i pytaliśmy: widziałeś to? Wszyscy widzieliśmy to samo. Trudno to opisać, ale nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułam. Były srebrne, z metalu czy innego materiału, którego wcześniej nie widziałam. Dysk zawisnął nad szkolnym boiskiem. Dzieci z ciekawości do niego podbiegły i zobaczyły coś jeszcze bardziej przerażającego. Zobaczyłam istotę, tak to nazywam. Była jakiś metr ode mnie i miała około metr wysokości. Nie miała żadnych włosów ani na głowie, ani nigdzie. Miała skórę jak porcelana. Istota była tak blisko, że Salma mogłaby ją dotknąć. W miarę jak się zbliżała, wszystko wokół zdawało się zmieniać. Przemieszczała się z miejsca na miejsce. W mgnieniu oka. To działo się jakby poza czasem. Płynął o wiele wolniej. Następnego dnia poproszono dzieci, żeby narysowały, co widziały. 35 rysunków przedstawiało bardzo podobne pojazdy i istoty. Niektóre dzieci twierdziły, że istoty przekazały im telepatycznie przerażające informacje. Według dzieci były to ostrzeżenia na temat przyszłości Ziemi. Zwracały uwagę, że zanieczyszczamy środowisko i musimy być ostrożni, jeśli chodzi o rozwój technologiczny. I że jeśli nie zmienimy naszego postępowania, poniesiemy straszne konsekwencje. Uczniowie, którzy mieszkają i uczą się razem, łatwo ulegają masowej histerii. Próbują przekonać siebie nawzajem o istnieniu różnych niesamowitych rzeczy, w tym istot pozaziemskich, i zaczynają się zachowywać w nieprzewidywalny, dziwny sposób. Wiele masowych histerii udokumentowano. Jedna z nich miała miejsce w Zimbabwe w 2009 roku. Dzieci zaczęły krzyczeć z przerażenia. Mówiły, że widzą lwy i węże. Niektóre wpadły w trans. Takie zachowanie może być wynikiem wyjątkowo silnego stresu. Dwa dni przed wydarzeniami w szkole w 1994 roku nad południowo-wschodnią Afryką przeleciała rosyjska rakieta Zenit 2. Możliwe, że widok rakiety stał się katalizatorem dziecięcych fantazji. Ale po 30 latach od tych wydarzeń Salma Siddiq podtrzymuje swoją wersję. Rodzą się pewne wątpliwości, ale wierzę w to, co wtedy widziałam i o czym myślałam. Bez względu na to, co o tym myślą inni. Dokumenty Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony ujawnione w 2010 roku tłumaczą takie wizje. Niektóre teorie zahaczają o science fiction i zjawiska paranormalne. Próbują wyjaśnić, jak to możliwe, że UFO mogą się nagle pojawiać i znikać, jak to opisuje wielu świadków.
Jest mowa o tunelach czasoprzestrzennych łączących, niejako skrótem, dwa odległe punkty czasoprzestrzeni. Umożliwiają opuszczenie czasoprzestrzeni i istnienie poza nią. Brzmi jak science fiction, ale to technologia, nad którą już się pracuje. W 1994 roku meksykański fizyk Miguel Alcubierre opisał rozwiązanie zwane napędem Alcubierra. Przez stworzenie bańki płaskiej czasoprzestrzeni wokół obiektu i zakrzywienie czasoprzestrzeni wokół tej bańki, odległości by się zmniejszyły, tworząc tunel, pozwalający obiektowi pokonywać dowolną odległość szybciej niż światło. Skoro my mamy już taką teorię, może przedstawiciele obcej cywilizacji, widziani w RUA, mają już technologię pozwalającą stworzyć taki napęd. Pasuje to do opisu Salmy o poczuciu zniekształconego czasu. Straciłam poczucie czasu. Wszystko poruszało się bardzo wolno. Może w rzeczywistości dzieci nie widziały dwóch istot, tylko jedną, która manipulowała czasem i przestrzenią. Tłumaczyłoby to również wiedzę o zdarzeniach na Ziemi, które jeszcze nie miały miejsca. W 1994 roku nie było jeszcze telefonów komórkowych i kamer cyfrowych. Dowodami w sprawie ówczesnych wydarzeń w RUA są zeznania uczniów takich jak Salma, która po 30 latach wciąż wierzy, że widziała istoty posługujące się niesamowitą technologią. Wtedy dotarło do mnie, że poza nami są jeszcze inne cywilizacje, bo wszystko, co widziałam, było nie z tego świata. W maju 2021 roku prezydent Barack Obama wystąpił w programie Jamesa Cordena The Late Late Show. No cóż, nie tak powinno się zaczynać poważne śledztwo dotyczące UFO. Kiedy rozmowa zeszła na ten temat, zachowanie byłego prezydenta się zmieniło. Obama zmienił ton z lekkiego na bardzo poważny. Powiedział przed kamerami. Mamy nagrania obiektów, których pochodzenia nie znamy. Nie potrafimy wytłumaczyć, jak się poruszają. I powiedział to w popularnym talk show? To było niesamowite. Powtarzano te słowa w wiadomościach na całym świecie. A miesiąc później Obama mówił o możliwej reakcji rządu, jeśli dojdzie do kontaktu z obcą cywilizacją. W wywiadzie dla New York Timesa powiedział, że taki kontakt zmusi Amerykę do, cytat, wydawania dużo więcej na obronę. Odważne stwierdzenie, skoro już teraz USA wydają na te cele astronomiczne kwoty. Prawie bilion dolarów rocznie. Ciekawe, jaki kontakt z obcymi ma na myśli prezydent Obama. To, co najbardziej zaskakuje, to całkowita zmiana stanowiska w porównaniu z tym, jakie prezentował podczas swojej prezydentury. Uroczyście przysięgam, że będę wiernie wypełniał. W 2021 roku do administracji Obamy wpłynęły dwie petycje z tysiącami podpisów z żądaniem wyjawienia prawdy o kontaktach z UFO. Wzywano rząd do ujawnienia wszelkich informacji związanych z istotami pozaziemskimi i potwierdzenia, czy nawiązano z nimi kontakt.
Petycje nawiązywały do zeznań setek pracowników wojska i agencji rządowych, potwierdzających istnienie obcych. Na petycję odpowiedział Phil Larson, doradca Obamy do spraw kosmosu i technologii. Zdecydowanie zaprzeczył, że rząd ma jakąkolwiek wiedzę i dowody dotyczące istnienia istot pozaziemskich. Ale e-maile z 2015 roku, które wyciekły z Białego Domu, świadczą o czymś innym. Była obszerna korespondencja między Edgarem Mitchellem, nieżyjącym już astronautą NASA, a administracją Obamy. Mitchell był jednym z pilotów Apollo 14, szóstym człowiekiem na Księżycu. Po odejściu na emeryturę w 1972 roku wciąż był na pierwszych stronach gazet przez swoje wypowiedzi o UFO. Mówił: miałem przywilej przekonać się, że mieliśmy gości spoza Ziemi i że UFO istnieje. W e-mailu z 25 czerwca 2014 roku Mitchell prosi o spotkanie z prezydentem Obamą i Johnem Podestą, demokratą i ważnym przedstawicielem ówczesnego establishmentu. W 2014 roku Podesta został doradcą prezydenta Obamy po 4 latach pracy w administracji Billa Clintona. To jeden z najbardziej zaufanych ludzi Białego Domu. Jest bardzo zainteresowany UFO. W przemówieniach opowiada się za odtajnieniem. Polityk takiego formatu, wzywający rząd do odtajnienia informacji o UFO, wzbudził zaufanie Mitchella, który skontaktował się z nim e-mailowo. Chciał porozmawiać o strategii odnośnie cywilizacji pozaziemskich w kontekście kraju i planety oraz o odtajnieniu. Podesta rozmawiał z najwyższymi rangą generałami w celu upublicznienia wiedzy o UFO. Ale mimo tych działań do upublicznienia nie doszło. Zadziwia mnie, jak mało informacji o UFO przekazała administracja Obamy, mimo takiego zainteresowania ujawnieniem. Nie doprowadzili sprawy do końca, nie dali ludziom informacji, do których mieli prawo. To kolejna historia prezydenta zainteresowanego UFO, który po uzyskaniu urzędu nie podejmuje działań. Gerald Ford również domagał się informacji o UFO przed objęciem prezydentury, a po wejściu do Białego Domu porzucił temat. Jimmy Carter oświadczył, że sam widział UFO w 1969 w Leary w Georgii i że po objęciu urzędu odtajni akta związane z tym tematem. Według prawnika Daniela Sheena, prezydent Carter miał poprosić George'a Busha, ówczesnego szefa CIA, o wyjawienie prawdy o UFO. A ten podobno odpowiedział, że prezydent nie musi tego wiedzieć. Wypowiedzi Obamy w telewizyjnej rozmowie z Jamesem Cordenem świadczą jednak o tym, że era tajemnicy dobiega końca. W Waszyngtonie nastąpiła polityczna i kulturalna zmiana i powrócono do tematu. Wojskowi i przedstawiciele wywiadu są oporni, ale nie będą w stanie długo płynąć pod prąd. W marcu 2022 roku niezależny śledczy badający dokumenty zgromadzone w Bibliotece Prezydenckiej Obamy dokonał zdumiewającego odkrycia. 30 tysięcy stron o UFO i istotach pozaziemskich. To bardzo dużo.
choć Obama opuścił Biały Dom w 2017 roku. Może jeszcze stać się prezydentem, dzięki któremu poznamy prawdę. Ile wie? Czy może przyczynić się do odtajnienia i podzielenia się z nami wiedzą o UFO? Tekst Katarzyna Miszczak czytał Marcel Borowiec.